Paweł, coś się stało? Coś w domu? Szkoda, że powrót do rzeczywistości musi być tak bolesny. Jak nazwiesz dziecko, które chcesz urodzić, jeżeli nie przypadkiem? Słuchaj, ja nie jestem ani głupi, ani ślepy i naprawdę bardzo dobrze wiem, co się kroi. Dwie córki już od ciebie uciekły. A czy to, że jesteś pełnoletnia, daje ci również prawo do tego, żeby nas oszukiwać? Co tam jest?